kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj, w związku z tym, że ostatnio poszukiwałam perfum o zapachu bzu i irysowym, bo taki jakiś mam teraz kaprys i chciałabym właśnie pachnieć takimi zapachami, a wiem, że mam w swojej kolekcji, przedstawiałam Wam w mojej kolekcji takie właśnie zapachy, które imitują albo mają ten irys, właśnie hiacynt czy bez w sobie. Dzisiaj przychodzę z takimi trzema zapachami, które ostatnio właśnie używam, skradły mi serce i do których jakby mam taki sentyment, także koniecznie zostańcie ze mną i obejście odcinek. W intro dzisiejszy odcinek poświęcę trzem zapachom, które jakby na nowo odkrywam i w związku z tym, że poszukuję takich nut trochę pudrowych i rysowych, zagościły znowu na moim tutaj stole. Dzisiaj Wam przedstawię, tak sobie pobieżnie sprawdzam, są to zapachy, które niestety prawdopodobnie są już discontinued, są już wycofywane albo ciężko je dostać. Powiedzcie mi, jak to wygląda, bo nie znalazłam takich 100% jakby informacji o tym. Ale wydaje mi się, że tak chyba jest. A szkoda, bo to są zapachy specjalne, bardzo dobrej jakości. Trochę mniej może się mówi w świadku perfumeryjnym o nich, a warto je mieć. Pierwszym zapachem, słuchajcie, nie będziecie zdziwione, ja znowu zapałałam ogromną miłością. Jest to flaszka tutaj number 19 pudr Chanel Eau de Parfum z tymi zielonymi, pudrowymi nutami. Słuchajcie, jest to zapach bardzo niezwykły. On był już, Wam mówię, wypuszczony bardzo, bardzo dawno temu i zawiera irys galbanum iris pallida. To jest taki akord, który daje takiej niesamowitej, bym powiedziała, kremowości, takiego zaokrąglenia i takiej jednolitego przejścia. Jest to zapach, który był lansowany w 2019 roku, czyli dość dawno temu, i oczywiście przez wspaniałego Jacques Polge. Natomiast co mnie bardzo intryguje w tym zapachu, to jest właśnie ten niedościgniony irys, jest oczywiście jaśmin. Ja nie czuję bubtonka, ale też jest vetiver, który dodaje takiej zieloności, świeżości. Ale co jest ciekawe, że słuchajcie, ja nie wiem, czy Wam wspominałam, ale w ogóle pozyskiwanie irysu bardzo dobrego jakościowo wymaga czasu. Jest to bardzo żmudny proces, żeby wyekstraktować taki wspaniały, delikatny, a jednocześnie o dobrej projekcji irys. Tutaj właśnie w Chanel nr 19 tej pudr coś takiego jest. Powiem Wam, za każdym razem jak sięgam po ten zapach, jest on tak niesamowity, że tak dystyngowany, tak sophisticated, taki wspaniale skomponowany, że moim zdaniem jest to majstersztyk. Ja nie wiem, czemu on nie cieszy się popularnością, ale może i dobrze, bo chodzi też o to, żeby pachnąć takim bardzo unikalnym zapachem. Otwiera właśnie taką zieloną nutą, jest właśnie taką wetiverową, zieloną, ściętą trawą. Trochę mi przypomina overtę, które też lubię. Zastanawiam się, żeby to przynieść. A później ten piękny, zaokrąglony, kremowy, taki właśnie jednolicie skomponowany i balansujący gdzieś tam irys. Przepiękny, przepiękny zapach. Może na początku przypomina właśnie taką wodę kolońską. Jeżeli on jest wycofywany, bardzo jest mi przykro, bo jest to zapach naprawdę bardzo unikalny. Ja się cieszę, że mam cały czas oszczędzoną tą butelkę, bo będzie mi niezmiernie przykro, że on nie będzie w ofercie tu Chanel. Następnym zapachem, który ja słyszałam, słuchajcie, bardzo takie sprzeczne opinie. To znaczy, ja słyszałam, jako pracując dla Estee Lauder, słyszałam, że ten zapach jest wycofany, nigdzie go już nie ma, ale okazało się, że oni wycofali Sensuous Nude, natomiast nie Nude. Ja go nadal gdzieś tam w sklepach widziałam, ale on jest bardzo ciężko do dostania. Jest to zapach taki klasyfikowany jako drzewny, waniliowo-pudrowy, taki troszeczkę piżmowy, gdzieś tam jest ta kropla miodu, ja jej oczywiście nie czuję, ale widocznie ona jest bardzo jakaś taka transparentna. I jest też kokos, jeżeli ktoś lubi. Ja powiem szczerze, nie bardzo wyłapuję ten kokos, natomiast jest wzmocniona też tutaj drzewem sandałowym. Jest to bardzo uwodzący, słodki, otulający taki otulający zapach, który gdzieś tam przypomina Wam bardzo dobrze skoordynowane te nuty i przypomina Wam właśnie taką pudrowość, takie zaokrąglenie. Jest tu też heliotrop, słuchajcie, i oczywiście konwalia, które ja bardzo lubię. Ten zapach jest u mnie na skórze po jakimś czasie, robi się bardzo taki wykwintnie pudrowy. Ja to w nim bardzo lubię. Tak sobie go jeszcze przypominam i to projektuję go to tak, jak go zapamiętałam, bo bardzo jakoś mnie wciąga. Teraz są takie pogody bardzo nierówne, czasem deszczowe. On jest bardzo słonecznym zapachem. Ja uważam go słonecznym, właśnie takim może na wieczory tutaj takie słoneczne. Ma taki właśnie cytrusowy, piękny start, ale najbardziej podoba mi się taka trochę różowa, bo on jest taki kremowo-różowy, pudrowa nuta i gdzieś tam rozpościera się właśnie ta konwalia i rozpościera się oczywiście ten heliotrop, który mi przypomina trochę taką wodną akwatyczną, taki niuans. Bardzo piękny zapach, nie wiem, wydaje mi się, że jest ciężki do dostania, ale jeżeli macie w swoich zasobach albo gdzieś dostaniecie, przyjrzyjcie się mu, bo jest bardzo cudownym zapachem. I trzecim zapachem, który przyniosłam tu Wam, jest bardzo stary zapach, który ja się bardzo cieszę, że mam, bo na pewno teraz bym go znowu chciała kupić. Ja mam wodę toaletową Lolity Lempickiej, ja chylę czoła przed zapachami niektórych, które ona wydała. One są takie zabawne, śmieszne, takie bardzo kobiece, ale takie przewrotne też, flirciarskie. To jest zapach z 1997 roku, słuchajcie, jak to dawno było. Właśnie z likorys, ja nie lubię likorys, z anyszkiem, ale jest też tu oczywiście Ivy i jest Violet, czyli piękny fiołek. On mi przypomina, słuchajcie, mimo że tam jest wanilia, on mi przypomina właśnie taką pudrowość fiołkową, ale pięknie oddaną. Pięknie, znowu się tu powtórzę, że ona jest kremowa, ale ona jest bardzo kremowa. W ogóle te pudrowe zapachy takie są. Bardzo fajne przejście, ale naprawdę na mnie robi się bardzo, bardzo, bardzo pudrowa. I przypomina mi, oczywiście to nie jest bez klas, wiecie, bardzo bym chciała właśnie dostać takie zapachy z psem, ale tu mi pomogłyście. Kilka jakby tutaj perfum będzie zakupionych, ale muszę zrobić jeszcze takie testy. Natomiast ten zapach zawsze mi się kojarzy bardzo pozytywnie, bardzo tak flirciarsko, bardzo tak właśnie uwodzicielsko, a jednocześnie przewrotnie. Przepiękny, pudrowy zapach gdzieś tam z takim typowym fiołkiem, ale takim mocnym, podbitym fiołkiem. I bardzo się cieszę, że mam ten zapach. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze do dostania. Słuchajcie, no jest vetiver, czyli ja go znowu gdzieś ten vetiver się tam przewraca. Coś pięknego, jak macie w swojej kolekcji, to czujcie się jakby zaszczycone, bo moim zdaniem to jest przepiękna edycja i warto perfumy Lolity Lempickiej mieć w swojej kolekcji. Słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle. To są takie zapachy, do których ja teraz powróciłam, chciałabym omówić, które są takie właśnie dystyngowane, ciężkie być może już do dostania, tak jak mówię. Wydaje mi się, że przynajmniej dwa z nich są gdzieś już wycofane, ale może jeszcze gdzieś można je dostać. Napiszcie mi w komentarzach. I dziękuję za uwagę, za oglądanie. Oczywiście szerujcie moje odcinki. Magiczny guziczek tutaj w ruch, czyli subskrybuj i lajkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku.